Młodzi Suwalczanie ocenili działalność Suwalskiego Ośrodka Kultury. Opinii pozytywnych jest tyle, co negatywnych. W zainicjowanej przez Młodzieżową Radę Miasta ankiecie wzięło udział 250 uczniów, w większości z liceów i techników. Swój głos, choć w mniejszej reprezentacji, mieli również gimnazjaliści. 40% respondentów z oferowanych przez ośrodek imprez korzysta zaledwie kilka razy do roku. 17% z nich było tam tylko raz, a 12% trafia do SOK zaledwie raz na kilka lat. Spora część, bo 8,5% SOK widziała tylko z daleka. Myślę, że to y, wynika głównie z tego, czy młodzież wie, y, czy młodzież wie, y, jakie wydarzenia są organizowane w Suwalskim Ośrodku Kultury i, i o tym nam właśnie powiedzieli w, w tym najważniejszym pytaniu. Co chcielibyście zrobić, a co, co SOK powinien zrobić, aby właśnie młodzież częściej korzystała z oferty Suwalskiego Ośrodka Kultury? I to jest właśnie promocja tych wydarzeń, czyli takie dotarcie bezpośrednie do tych uczniów. Aż 74% ankietowanych nie bierze też udziału w proponowanych zajęciach pozalekcyjnych. Uczęszcza na niej 1,4 ankietowanych, ale za to czyni to regularnie. To jest dosyć spora liczba, bo zajęcia to jest. To jest zaangażowanie już konkretne młodego człowieka, to, jest, to są obowiązki chodzenia wtedy na te zajęcia, czy to taneczne, czy to wokalne, czy, czy inne właśnie. I y, myślę, że, że właśnie z tych, z tych zajęć y, młodzież wskazała, aby jeszcze poszerzyć ofertę. Pojawiła się też taka uwaga y, kilka razy w, w tej ankiecie, y, że, że y, chcieliby poprawić też traktowanie przez instruktorów. Okazuje się, że uczniowie Suwalskich szkół chcą mieć wpływ na to, co dzieje się w kulturze. Wprawdzie najchętniej uczestniczyliby w imprezach plenerowych, ale nie pogardzą udziałem w atmosferze bardziej kamoralnej. Pod warunkiem że na scenie wystąpią znane i lubiane przez nich osobistości. Jeżeli chodzi o takie już, takich już poważnych artystów, to w naszej ankiecie, no młodzież oczywiście zaskoczyła. Okazało się, że najwięcej głosów zdobył Kamil Stoch. Czyli tutaj ta kultura, to, to, to widać jak młodzież rozumie kulturę. To nie są tylko kabarety, czy zespoły, czy grupy muzyczne. To są też tacy ludzie, od których młodzież chce czerpać inspirację i chce, chce Brać z nich przykład. Również są właśnie zespoły kabaretowe, czy stand perzy jak Abelard Giza, czy Cezary Pazura. Wysoko uplasował się również kabaret Anim Rumru i kabaret Nonówka. Z takich Z takich jeszcze zespołów muzycznych to był zespół The Dumplings, czy może właśnie raper. O STR także i czy, o właśnie dużo, dużo tych głosów zdobył zespół Happy Set. Ja myślę, że, że chętnie bym się wybrał na, na kabarety, bardzo lubię kabarety. Pojawiają się, niedawno był przecież kabaret moralnego niepokoju, przyjeżdża kabaret hrabi. To się wiąże też z tym, że my organizujemy przegląd kabaretowy, do którego jeszcze mogą się zgłaszać zespoły. 21 maja jest właśnie ten przegląd kabaretowy, i główną nagrodą jest występ właśnie podczas występu kabaretu Hrabi 16 czerwca w Suwalskim Ośrodku Kultury. Przeprowadzona ankieta nie trafi do szuflady. Po analizie wyników młodzi radni uznali, że należy zająć się promocją organizowanych przez SOK wydarzeń, które dedykowane są młodym ludziom. Co więcej, Członkowie młodzieżowej rady stwierdzili, że na jednej ankiecie nie poprzestaną. Zamierzają regularnie badać uczniów suwalskich szkół i na podstawie wyników tych badań współpracować z lokalnym ośrodkiem.